Ena Morada. Jestem bezrobotną dziennikarką od pół roku. Nie wiem czy moje życie się skończyło, czy dopiero zaczęło. Mam 45 lat. Parę dyplomów i certyfikatów, które wiszą nad biurkiem. Nigdy nie dostałam długopisu ani zegarka w podziękowaniu za wysiłek, jaki włożyłam w swoją pracę. Moje zmarszczki zaczęły przenosić się przez ekran telewizji. Ha, no komuś to przeszkadzało? Moim widzom chyba nie? Zwolnili mnie tak po prostu, po piętnastu latach wkładania energii, wysiłku, realizowania moich pomysłów dla kogoś. Obraziłam się na świat? Siedzę w domu, oglądam seriale, ćwiczę pilates i dużo czytam. Jeden serial nawet mi się spodobał. Jestem pod wrażeniem Jose Manchejo i jego żony, która nigdy się nie dowie, że zdradzał ją z Juanitą i brzydką Laurą. Ona go nie zdradzała, ale myślała o innych i to też jest zdrada. Coś się jednak zmieniło w moim życiu. Może wpływ miało na to feng shui, którym zainteresowałam się z nudów. Sztuka feng shui odnosi się do sfer życia, na które jako ludzie możemy mieć wpływ. No Kształtując odpowiednio kierunek ti oraz ren, zyskujemy odmianę swojego losu. No, kupiłam kilka symboli, które chyba powiesiłam nie po tej stronie, co powinnam, bo nic się nie zmieniło. Czekałam na propozycję pracy, oglądałam codziennie program telewizyjny, który stworzyłam, a jakaś młoda cipka zażynała go bez żenady. A więc poczytałam, dowiedziałam się, że moje Fengshui to wszystko, co jest skierowane na północny zachód, a wszystko, co skierowane w innym kierunku, to porażka. Przewiesiłam gadżety i zdjątko mojego Mateusza w tym właśnie kierunku. Czy bardziej mnie kocha? Nie wiem! Mateusz to poważny biznesmen. Jest prezesem spółki Matela. Ładna nazwa, taka kobieca. Jesteśmy małżeństwem od 25 lat. Udanym? A czasami strzelamy fochy, a czasami nie. To, co się dzieje teraz w naszym życiu, no to jest niezły scenariusz na serial polsko-brazylijski. A poskładałabym z tego z 1300 odcinków na bank. Byłam pod wielkim wrażeniem brazylijskiego serialu o seniorze Mancheho, dlatego Maryśkę, służącą z bzowa, nazwałam Carmen. No po co? No taka walka z nudą i pustką. Po pół roku chyba jednak przyzwyczaiłam się i pokochałam czas, w którym nikt nie wie, o co chodzi. Nazwałam ten stan swoją prywatną Brazyliadą. Odcinek pierwszy. Czas na zmiany. Znowu stawiasz pasjanse? Popraw mi krawat. Elka, mam spotkanie z zarządem, spóźnij się. Zarząd ma jakieś imię? Spytałam Mateusza, stawiając porannego pasjansa. No co, foch, znowu? Kiedy wrócisz, Mati? Ja nie, nie wiem, jak się przedłuży, to dam ci znać. Jak ci się wydłuży, to też daj znać. Elka, no proszę cię, te twoje żarciki już mi się przejadły. Daj ten krawat. Mateusz codziennie rano odbywał ten sam rytuał. Błękitna koszula, żel na włosy, zakładał kretyński różowy krawat i zawsze się spieszył. Po prostu petarda, szafa, lustro, toaletka, żelteczka, kurteczka i już go nie było. Elka, paelili się zrób. Albo nie krewetki zrób. Lustro przeczyj. No przetrzyj Bo z nich Żelu zabrakło. Zadzwonię do Kwiatkowskiej. Kwiatkowska to nasza sąsiadka, dystrybutor kosmetyków. Po co mi o tym mówisz? Spytałam. Czas, czas mnie goni ostro i do przodu. Jak się prezentuje? <noise> Dam im dzisiaj popalić. Elka, nie siedź godzinami przy tym komputerze. Miłego dnia. Miłego dnia? Zawsze życzy mi miłego dnia. Od pół roku życzy mi miłego dnia. A czasami mówię do siebie. Taki mój monolog wewnętrzny, który musi się uzewnętrznić jakoś. Urocze. Kosmetyki kwiatkowskiej. Ja wiem, do czego ty pijesz, Mateuszu. Dystrybutora chcesz ze mnie zrobić? Kretyn! Spojrzałam na siebie w lustro. Faktycznie, zniekształca. Czegoś ci brakuje, Elu? Chodź u pinkażelu? Miłości? Carmen, moja służąca z bzowa, zawsze pojawia się cicho, bezszelestnie. Najpierw obserwuje przez dziurkę od klucza, co się dzieje, potem się pojawia, stoi, patrzy i czeka. Nieśmiała taka. Oczywiście czasami wydaje jej się, że wzrok Mateusza wisi na jej potężnym biuście. Może jej się tylko tak wydaje. Ale chyba zazdrościła mi trochę tego biustu. Mój był za trzy razy mniejszy. Carmen, weszłaś tak cichutko, nawet nie szurasz kapciami. Brawo, co tam? Przyniosłam korespondencję dla pana Mateusza. No Dziękuję. Ty ładnie wyglądasz, Carmen. Oczywiście mój wzrok wisiał na jej biuście. Dziękuję, pani. Pięknie, Carmen. Śniadanie. No postaw, postaw. Carmen, jak ci się układa z mężem? Pytałam, bo coś trzeba było mówić. Zmienił się, odpowiedziała nieśmiało. No się? Nie, nawet nie to. Ciągle czegoś szuka. Dlaczego taki rysiu może szukać? Czy z tych majtek, wódki, oni bez przerwy czegoś szukają? O, tam znajdziecie, każdy w końcu znajduje. Oby nie w kimś innym. Zapnęła moja służąca. No tak, tak, Carmen, każdy ma swoje problemy. Ja straciłam pracę. Skończyłam czterdziestkę i nie mam głowy do tego, żeby rozumieć. Możesz iść. A przetrzyj tylko szmatką posążek Buddy, bo może przez ten kurs przestałam być ukochanym dzieckiem wszechświata. Pan Mateusz, gdyby to słyszał, byłoby mu trochę przykro, kocha panią. O, ho, ho, ho! Szczęście, już dawno mnie opuściło! Mam czterdzieści pięć lat, kobieto! Żadnych perspektyw na przyszłość! Dziennikarka roku to przeszłość. Mamy coś dobrego w lodówce? Wszystko, co pani potrzebuje, żeby obejrzeć swój program. I po co pani to robi? Trzeba się ogarnąć, iść dalej, mówiła przecierając posążek uśmiechniętego Buddy. Jak mam iść dalej, jak jakaś młoda cipka zażyna moje medialne dzieciątko? No to po co pani na to patrzy? Carmen, proszę cię, przynieś lody, chipsy, kielicha i włącz ten telewizor. No dobrze, ale nie musi pani krzyczeć. I proszę mi nie mówić, żebym oglądała go z panią. Bardzo proszę. No i zaczyna się mój kochany program telewizyjny. Ja go stworzyłam. Wypieściłam. Wymuskałam. I co? Nie wytrzymałam presji. Młoda. Ładna. A no i musiałam nalać sobie kielicha. Wcześniej tego nie robiłam, ale w tej sytuacji, kiedy włączyłam telewizor, ona była piękna, uśmiechnięta. Bolało. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie Kawa czy Kawa z cukrem będziemy gościć znanego terapeutę Bana. No, jesteś ze srańcu, gadałam do telewizora. Terapeuta Ban? A skąd tego wyczesnęłaś? Amatorka. Hmm, to trudne, mądrował się Ban. Trzeba zmienić nawyki myślowe. Oczywiście zmiany muszą dokonać się w nas samych, bo co wewnątrz, to na zewnątrz. To prawda. Dodałam swój komentarzek. Jeśli w środku wygląda ten pan tak jak na zewnątrz, to gratuluję. No, szanowni państwo, każdą terapię zacząłbym od zadania sobie pytania: czego tak naprawdę chcesz? Jeśli wiesz, odpowiedź znasz na pytanie: wszystko się zmienia, nakierowuję samo. Że tak powiem. Nasi rodzice już od dzieciństwa wpajali nam złe nawyki myślowe, słowa typu jesteś niedobry, dzieci i ryby głosu nie mają. Wyrobiły w nas nawyk samodestrukcji. I jako osoby dorosłe tak się właśnie postrzegamy. No i teraz za zasraniec. Wytknęłam język do telewizora. Szanowni państwo, nasz gość będzie odbierał telefony jeszcze pół godziny. Trzej pierwsi słuchacze, którzy dodzwonią się pierwsi, będą mieli szansę na rozmowę na antenie i otrzymają w prezencie kosz pełen niespodzianek. Wolałabym torbę z twoją dedykacją. Carmen, dlaczego zgasiłaś telewizor?